Cześć. Dzisiaj jest 9 kwietnia i w naszej szkole odbywa się gala 11 Regionalnego Przeglądu Inscenizacji Wielkanocnych. W centrum wydarzeń jest nasza ekipa i postara się je dla Was zrelacjonować. Dzień dobry. Za mną trwają przygotowania do dzisiejszych inscenizacji. Młodzi aktorzy pod okiem swoich opiekunów przygotowują swoje kwestie. Zobaczymy, jak poradzą sobie przed naszą publicznością. Opiekunów. Chciałam się zapytać, ile trwały przygotowania do tych wszystkich występów? No, trudno tak zliczyć godzinami. Powiedzmy, kilka takich dobrych dni trwały te przygotowania. Ale jak to się mówi, szczęśliwi czasu nie liczą, więc jestem tym szczęśliwcem i nie będę liczył dokładnie godzin i tygodni. Na pewno długo, ale czas na wspólne próby bardzo nam szybko zlatywał. Mam kilka pytań do Was, ponieważ jesteście tutaj artystami. Baliście się przed występem czegoś? No nie aż tak bardzo. I czy myślicie, że w następnym roku tak dobrze Wam pójdzie jak w tym? Wydaje mi się, że tak. Może nawet lepiej. Jak wygląda praca z takimi małymi aktorami? Bo wiemy, że jednak z młodzieżą pracuje się inaczej. Jak wygląda ta praca z takimi dziećmi? To prawda, praca z małymi dziećmi wygląda troszeczkę inaczej. Dzieci nie zawsze są w nastroju, te próby czasami są okupione no dużym wysiłkiem. Trzeba ćwiczyć codziennie, ponieważ dzieci zapominają, bardzo szybko się uczą i szybko zapominają. Ale myślę, że dzisiejszy występ jest taką nagrodą dla nas wszystkich za ten trud włożony w przedstawienie. Właśnie to cóż powiedzieć. Dobrze, że byliście. Bo to jest piękna rzecz.
Tutaj pokazujemy zarówno to, że wartości są tym, czym żyjemy, pokazujemy naszą wiarę, pokazujemy, jakimi jesteśmy ludźmi. Znaczy, wy pokazujecie, wszyscy występujący. Zadowolenie na twarzach dzieci, publiczności i jurorów. Właśnie dlatego warto tworzyć wydarzenia takie jak Gala Regionalnego Przeglądu i Scenizacji Wielkanocnych. Bardzo dziękujemy organizatorom dzisiejszego dnia, a szczególnie profesor Agacie Wieczorek. Mamy nadzieję, że podobały Wam się występy młodych artystów. Do zobaczenia.